Witajcie z tej strony Kinia. W dzisiejszym wideo zabieram Was w bardzo ciekawe i świąteczne miejsce, ponieważ idziemy na Christ Candle Market w Chicago. Idziemy do jednej lokalizacji, ponieważ lokalizacje są dwie. Jedna jest w centrum miasta, natomiast druga jest bardziej na obrzeżach, w miejscu, które nazywa się Rileyville. Tutaj niedaleko znajduje się stadion Cubsów, więc być może niektórzy z Was wiedzą, o co chodzi, może są kibicami. Jeśli tak, to dajcie mi znać w komentarzach. A jeśli chodzi o tą lokalizację, to tutaj mamy też oprócz różnego rodzaju stoisk, mamy lodowisko i dużą choinkę. Jeśli chodzi o samą tradycję Christ Candle Market, to ona sięga ponoć aż XVI wieku i wywodzi się z miasta Norymberga w Niemczech. A jeśli chodzi o Chicago, to zaczęły się one w 1996 roku i w tym roku przypada 25. rocznica tego oto wydarzenia. I z tego, co zdążyłam się zorientować, to na każdy taki Christ Candle Market są robione specjalne takie ceramiczne kubeczki z różnymi takimi świątecznymi grafikami i na każdym z tych kubków jest informacja, który to już z kolei Christ Candle Market. I w każdym roku te kubeczki są inne. Sporo z nich widziałam na przykład w thrift stores, stąd wiem, że praktycznie na każdy rok są inne, z inną grafiką. Także dzisiaj właśnie chcę Was troszeczkę wprowadzić w taki świąteczny nastrój. Pokazuję Wam, co tutaj jest dostępnego między innymi na tych targach. Różne takie ozdoby świąteczne, bombki, szopki jakieś z drewna, różne takie ozdoby z włóczki, jakieś uszyte, bombki na choinki, skrzaty, bardzo urocze takie dekoracje świąteczne. Można zamówić sobie oczywiście gorącą czekoladę, można zamówić ją w tym specjalnym kubeczku ceramicznym albo w zwykłym, jeśli ktoś nie chce, nie ma problemu. Także mam nadzieję, że jesteście zdrowi, gotowi na świętowanie, na celebrowanie, cokolwiek kto tam z Was celebruje. Tutaj na zdjęciu mamy takie fajne właśnie ludziki, które przyjechały z Niemiec. Te dekoracje pochodzą z Bawarii. I tutaj na tych targach, na tych stoiskach jest dużo rzeczy właśnie sprowadzanych z Austrii, z Niemiec. Część z innych Stanów przyjechała. Także no dużo takich ciekawych rzeczy. Tu mamy taką słomkową dekorację z jakimś tym odważankiem. Nie wiem, może to jest jakiś tradycyjny wypiek też niemiecki. Nie wiem, nie znam się za bardzo na niemieckich tradycjach. Ale jeśli jestem blisko prawdy, to dajcie mi znać. Tutaj mamy oczywiście lodowisko, niezbyt duże, ale i tak chętnych nie brakuje. W tle duża choinka. Tutaj znowu takie jakieś fajne rękodzieło. Różne rzeczy, zwierzaczki uszyte z filcu i podobnych materiałów, czapki. Czapki, uszatki i inne ciekawe rzeczy. Z tego, co wiem, to w Polsce też jest tradycja takich Christ Candle Market. Chyba są we Wrocławiu, pewnie w większych miastach są, nie wiem, bo w Polsce nigdy nie byłam. Także jeśli wiecie coś na ten temat, to mi napiszcie. Proszę, napiszcie mi, czy byliście na jakimś takim markecie, czy coś ciekawego kupiliście, jak się Wam podoba ogólnie taka tradycja. A tutaj już wyszliśmy z tego marketu i pokazuję Wam okolice, jak to mniej więcej tutaj wygląda. A tutaj jest z oddali widok na market. Zwróćcie uwagę, jak dużo ozdób znajduje się w tej restauracji w środku, na sufitach, na ścianach, mnóstwo świateł. Wiem, że może tego tak dobrze nie widać, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Po prostu ta restauracja jest cała oświetlona i dekorowana po brzegi. Także to tyle na dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt i słyszymy się niebawem. Pa, pa!